Cześć, cześć siemano, witam w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22, oczywiście Holber, jak widać, akcje siewy, bawełny. Trochę nieładnie to wygląda, jak ten duży siewnik sieje, dlatego ja nie będę się o tym. Ja będę się o tym moim 18-metrowym Kinzie. A tutaj tylko puściłem wały, żeby już sobie wałowało pole się. No i tak to wygląda. Tutaj jeszcze tego siewnika muszę ogarnąć. Zapomniałem. Dobra, to oczywiście będziemy siedzieć słonecznik. Wiem, że to tak nieładnie wygląda, trochę jak sieją te duże siewniki, ale ja chcę to po prostu szybko zrobić. Dobra, zapomniałem sobie nasion nasypać przed odcinkiem, więc muszę zrobić tak. Napełni, wygeneruj kurs, dwa kółeczka i ogień. Tutaj oczywiście nie będzie zwałowane na razie, bo nie mam tyle wałów. Chyba, żebym wypożyczył sobie jakiś 12-metrowy wał. To może pomyślę o tym. Ale na razie niech sobie sieje koliga. Fajnie do rogu, tu będzie dosiane. Bo tutaj chyba na ten siewnik siada, tak mi się wydaje. No i dobra, a ja bawełnę będę siał na tym polu i na tym polu. A tutaj będzie słonecznik. No i na reszcie pola też będzie słonecznik. Na reszcie pulo może tak. Ale to jest siany i wałowane. Tutaj niech sobie zrobię przynajmniej kółko, żebym mógł wały puścić. A ja idę tutaj. Siewnik wyzerowany. To dobrze, to lecimy. Trochę mało paliwa, ale powinno starczyć na ten odcinek. 1700 na koncie, nic nie wydaje na razie. W sumie tak sobie myślę, nawet na co bym mógł to wydać. No chyba jeszcze jeden ciągnik. Duży i wały. Bo tak na przykład tym siewnikiem mogę siać sobie jeszcze soję, więc bym miał 3 siewniki do siania tam. Tutaj stoi mój klasik mały. Tutaj silos był wyczyszczany, żeby TMR mieszać na live w Sylwestra, nie w Sylwestra, tylko kiedyś tam przed Sylwestrem jeden dzień był. No i sieje ile wlezie tej bawełny, najlepiej cały odcinek. No a po odcinku nie chcę zbyt długo siedzieć, dlatego sieje tymi dużymi siewnikami, 30-metrowymi. Sobie nimi sieje uprawy, tak jak widzicie. Wiem, że to może nieładnie wygląda, no ale po odcinku to będzie dużo mniej do ogarniania save'a. Jest odcinek na poniedziałek, na wtorek, nie mam odcinka. No bo skąd? O, nawet mogę w sumie tutaj zasiać ten kwadracik pierw. Taki nie do końca to kwadrat, no ale... Ten kawałek. Tam stoi mój nowy Combine Lizard. Niech sobie stoi. On nie jest mi dzisiaj potrzebny, więc... Tak w tej serii, jak się zbliżam do końca serii... Wiem, że to dziwnie zabrzmiało, ale... Tutaj dużo mi nie zostało do kupienia pół, tylko raz... No parę pól zostało do kupienia. A ja mam 1 700 000, no to w sumie... Czekaj, bo ja mam tego moda chyba, nie? Tak. To za te 1 700 000 to praktycznie jedno pole tylko kupię, taką dobrą sprawę. Co teraz pomyślałem. Jest wszystko kupione. Coś może w tym kierunku. O, dobra, to kup. To kup. I to kup. Jeszcze 600 tysięcy. Stać mi na to? Niby stać. No i dobra, już więcej nie kupuję, bo mi nie stać. A trzeba sobie zostawić kasy, żeby połączyć te pola. Tutaj powiększyć. Tutaj na razie niech jest kwadrat, ale tutaj te dwa pola trzeba zrobić już. Więc trochę tego słonecznika będzie. Oczywiście w kwietniu kolejne pieniądze przyjdą za ubrania i to dość grube pieniądze, więc... No to się nie martwię akurat. Tego, tak jak mówię, jest 2-3 sezony i powinienem mieć koniec tej serii.
Widzicie, to już po prostu wszystko masowo siano. Duże, wielkie siewniki. O, tam już w sumie mogę wałami jechać. Co ty te pocinku to będę wałował? Ale będzie zwałowane, nie bójcie się. Ten kinze to dopiero tak w sumie drugi albo trzeci raz jest używany, tak sobie teraz pomyślałem. No bo ja głównie siałem zboża, tak. A teraz stwierdziłem sobie, że muszę trochę bawełny i trochę słonecznika zasiać. A bawełny z tego względu, że chciałem, kiedyś powiedziałem, że będę robił jeszcze ubrania. Więcej ubrań. No bo z ubrań są bardzo dobre pieniądze. W sumie chyba zasiałem bawełny. Bigwood tam zaraz będzie chyba kończył jeden. No 4 minuty jeszcze. Więc teraz do New Holanda muszę poszukać, który jest tutaj w tym miejscu. No i muszę przejechać na pole numer 36, tam kołowiec, żebym sobie już to wałował ładnie. No tam zostało do siania 10 minut. A po tych 10 minutach będę musiał go przestawić na pole 27 prawdopodobnie. Bo tamten Big Boot pojedzie na 26 chyba. Zobaczcie, ale te mniejsze pole na pewno chciałbym tym Kizim obsiać, bo będzie mi dużo wygodniej to zrobić. No i dobra. Wygeneruj. Oj. Chyba trochę za szybko klikłem. Ale dobra, wygenerowało. Czy ten róg, żeby ładnie budowała? No chociaż i tak tam nie jest zasiane, ale... Wiadomo, jak jest. No, wały są lekko szersze niż siewnik. Niestety. A, oni widzę, że mają podobne kursy. Tutaj ogarnięte podobne linie. Tylko jeden ma trochę bardziej po skosie, a drugi ma bardziej prosty. Ale to nic. Ja wracam tu do siewu. No i mówię, te bardziej mniejsze pola będę tym sobie kizim obsiewał, 18-metrowym. Ja albo cosplay, pewnie cosplay, bo ja będę sobie siedział i oglądał coś na YouTubie, naprawdę podobnie. Bo tak się najlepiej save'y ogarnia. I mówię, ten tydzień będzie tak ogarnięty, ładnie. Że wszystkie odcinki się pojawią planowe. Już mam na środę nagrany odcinek. No wiadomo, timelapsów nie mam nagranych. Znaczy na środę mam timelapsa z 2000 krów. Co by nagrałem, ale to jest głosowy. I ten będzie na poniedziałek, na wtorek będę też musiał ogarnąć. Najlepiej zaraz po tym odcinku. Póki jeszcze jest wolna chata, bo po tym wieczorem wiadomo. Może nie być tak fajnie. Bo mi nie będzie wieczorem, więc... Tak to wygląda, nie? A ja mam godzinę w sumie jeszcze, godzinę 12. Potem dopiero po 18 będę. Znaczy przed 18 chwilę. A nie wiem, czy będę miał wolną chatę, więc... Teraz może od razu na czwartek sobie nagram odcinek? Nie, na piątek w sumie. Bo flet na piątek by teraz wychodził. Przez to, że jest ta nowa seria, to na piątek flet na zasadzie będzie. I na sobotę znowu Baleron. No, niedzielę wiadomo, standardowo, Wielmoże, nie? Przecież na Wielmoże tam teraz grubo się będzie działo, bo nowy kombajn skupiony, więc... Teraz przydałoby się tam jeszcze ogarnąć jakieś... Znaczy nie tyle co siewniki, ale... Jakieś pola nowe. Bo nie mam co robić. Na Wielmoży już nie mam co robić. A wiadomo, pół mapy mam wykupione, a chciałbym tą Wielmoże też skończyć jak najszybciej. Myślę, że do Marsa chciałbym ją nagrać. Do końca Marsa chciałbym ją nagrać, tę Wielmoże, do końca już. Tak by było najlepiej w sumie.
Jak ja kupuję po milionie, to ja tam po 10 pól kupuję od razu, tak? To jest akurat super. No ale wiadomo co chodzi, o czas. A czasu to ja zbytnio nie mam. Teraz ma być poniedziałek wolny, bo we wtorek już dzień minus 2 będzie, to już pewnie pójdziemy do roboty. Ale w poniedziałek ma być minus 8 dzień, więc pewnie w domu, to będziemy w domu siedzieć. A jest jeszcze jutro niedziela, ale w niedzielę to głosowych zbytnio nie nagrywam. Ewentualnie timelapse mogę nagrać. Więc tak to wygląda, nie? No i dobra, i elegancko to idzie. Aż muszę ogarnąć sobie tutaj Big Buddha. On siedział tutaj. Kurwa. Znowu zapomniałem o tym przesunięciu jego ze strony. Nie, to tak z dupy się bierze to przesunięcie. Po prostu nie zwróciłem na to uwagi, bo ten mały bigwood tego nie ma. Czy mały bigwood? Mniejszy siewnik, a może tak będzie to lepiej brzmiało. No bo tutaj małego bigwooda nie mam, tylko mam dwa takie same. Tutaj muszę tą trzynastkę ogarnąć, połączyć. Gdyby to było jedno wielkie pole. No i dobra, powinien pojechać już. Niech on sobie rozłoży do końca wszystko. Ja chcę zobaczyć, jak idą siewy tutaj. O, ten już pół pola zasiał. A ten robi drugie kółko z wałami, więc okej. No i gazu. Czy jeszcze kombajnu do bawełny? Nie mam. Ale będę musiał chyba kupić sobie. 350 tysięcy mam. Tak nie za dużo. W sumie 1 400 000 wydałem na pola. A tak w sumie, tak sobie teraz patrzę, to tak naprawdę to wielkie dzieło kupiłem, bo kupiłem 3 kawałki tylko. 3 kawałki pola kupiłem. No tak, bo tam nadal nic nie kupowałem. A, 4 kawałki pola, dobra, sorry. No to 4 kawałki pola kupiłem, tak jakby nie było. To po odcinku będę musiał powiększyć i zasiać od razu słonecznikiem. Więc to się wszystko da. Na spokojnie wszystko się da. Tutaj stoi walca. Więc w sumie ogarniania między tym odcinkiem a kolejnym będę miał. Teraz pytanie, czy ja na kolejnym odcinku będę robił już żniwa, czy jednak czerwiec i proszę nie trawę jakieś? Czerwiec muszę zrobić, bo przecież soi mam bardzo dużo do sprzedaży. Czerwiec musi być na odcinku. Tyle czerwca wiadomo, trawa i robienie trawy dla owiec. Szczerze, koszenie zrobię, no bo na prasę bym sobie ustawił kurczleja. Sobie teraz myślę, że tak chyba trzeba będzie zrobić. Czy muszę jego lizarda ominąć na spokojnie. Teraz Ctrl W mogę kliknąć. Specjalnie czekałem trochę dłużej, żeby mi nie wyrwało aż tego klasika bardzo mocno, tak. Nie, no dzisiaj w sumie chyba klaszę, tylko cały odcinek będzie. 14 minuta jest, więc jeszcze z 6 minut i będę mieć to zasiane. Teraz to najgorsze mam obsiane, czyli ten klinik i poprzeczniaki. Teraz długa prosta to powinno pójść. Muszę ten chyba baleron skończyć jak najszybciej, bo obiecałem sobie, że do końca stycznia uda mi się go nagrać. Bo patrzę, w jakiej tempie kupuję pola, tak? Na jakim tempie kupuję pola, ale między odcinkami siedzę po 3-4 godziny i chyba nie wiem, czy nie będę sobie ogarniał teraz już powoli do końca serii te dwa sezony ostatnie
takiego czegoś, że będę sobie timelapse nagrywał. Na przykład z siewów i ze żniw. Sobie nagrywał timelapse, to tutaj też by trochę szybciej to szło, nie? Wtedy na odcinku nie musiał robić 30 minut, czy tam 40 powiedzmy. Tylko bym sobie w 2 godziny skleił to w 10 minut przykładowo, tak. Wtedy byście ładnie wszystko widzieli. No nie wiem, pomyślę, bo te timelapse to nie jest głupi pomysł. Czy to się na razie od tej strony, żeby tą górę jak najszybciej zasiać. Tutaj tam na dole jest płasko, to on sobie pójdzie. Jak dzik. A tutaj jednak ma co robić. Właśnie nie wiem, czy ogarnę sobie te wały kolejne. Zresztą jakbym sobie ogarnął te kolejne wały, to by było dobrze, nie? Bo wtedy te... Zaraz tutaj wały jeździły po tym teasing, po siewniku. Tak muszę praktycznie czekać, aż duże wały skończą. Żeby to wszystko powołać. I chyba na odcinku, albo po odcinku sobie ogarnę to. To nie wiem, czy bym to wało, bo może ma sejm? A ja bym tego Kinsey'ego tutaj sobie puścił na prosto, ale na słonecznik już nie. Albo nie, na bawełnę, bo muszę 35 jeszcze bawełną zasiać i tyle. Albo tu sobie ogarnę bawełnę, a na 35 słonecznik, o. O, i to będzie lepszy pomysł. To będzie lepszy pomysł na 35 bawełnę, słonecznik ogarnąć. No bo przez drogę mam 36 ze słonecznikiem, więc nie będę musiał przekładać już przez stalek, tak? Nie będę musiał specjalnie innym kombajnem przejeżdżać. Więc lepiej sobie tutaj bawełnę ogarnę, a tam sobie ogarnę. No, tak jak mówię. A tam sobie ogarnę słonecznik. No i dobra, i fajnie tutaj jest posiane. Trochę hektarów już jest posiane na odcinku. Ale jeszcze trochę do roboty będzie poza odcinku, bo to widzę, nie? Tu zrobić pole, tu zrobić pole. Coś tam jeszcze roboty będzie. 13 muszę dołączyć do 14 z 15, więc tam też będzie duże pole do siania już. Ale tu sobie ogarnię. Dwie tony bawełny jeszcze mam, więc no spokojnie. Teraz zawrócę się, będę robił ostatni długi przejazd, więc też to będzie troszkę szybciej szło. Teraz trochę szybciej będzie szło, no bo już nie będę taki długi przejazd pewnie. Nie, no ale te 18 metrów to robi roboty ten siewnik. Na flecie na osadzie nigdy takiego siewnika nie będzie prawdopodobnie, no bo nie będzie gdzie. Dobra, ja już wszystko wiem. Snapy wszystkie pootwierane, więc... Nie ma lipy. Szybkie napełnianie siewnika i cyk. Jedziemy dalej. Szesnasta. Kurde, no nie wiem. Może zdążę nagrać jeszcze ten jeden odcinek. A ja chyba już nie będę ogarniał tych wałów na odcinku. Nie, bo jest 19, no to nie, ja sobie odpuszczę. Sobie tylko zrobię z siew tej bawełny tutaj i koniec. I resztę poza odcinkiem będę ogarniał. Bo i tak poza odcinkiem mam bardzo dużo roboty na tym sobie. Bo muszę tutaj pola ogarnąć te wszystkie. Tutaj 20 akurat zostawię w spokoju, bo ona jest dobra. Później jak będzie sobie 19 dokupiona, to będzie tam przerabiane.
Ale trzynastkę muszę ogarnąć. Ten zakończył robotę. No to raz dwa kolegę tutaj na drugie pole. Na 27. Brak kursu, wygeneruj szybko i on do końca odcinka powinien mi to zasiać. Czy prawdopodobnie zasiać. Może mu się uda zasiać do końca odcinka, no nie wiem. Jak tam wały? Wały też mają dwa przejazdy, a te u góry wały? Też dwa przejazdy. Dobra, Big Boost sobie sieje, więc o to mi chodziło. Więc raz dwa to zasieję i kończę ten odcinek, bo to już czas. No a ja wiadomo, te siewy to tam w pół godzinki będą miały ogarnięte. Znaczy nie, tam jeszcze to wielkie pole, no to myślę, że godzinka jeszcze będę miał zasiane wszystko. Wszystko. Ale jednak te mniejsze wały będę musiał sobie ogarnąć, bo przydałoby się już tu mieć wałowanie. Przydałoby się mieć tutaj wałowanie naprawdę już, nie? Ale zobaczymy, no. Ewentualnie tutaj duże wały dać. A tymi mniejszymi. Tam 27 bywało. No dobra, pomyślę, nie? Właśnie w sumie to jeden pies, które pole to będzie wałowane, bo i tak musi być wszystko zawałowane i tak. No i dobra. Leje się witko. Nie wierzę, że tak słabo siadł ten M-Click dzisiejszy. Ale M-Click tak ostatnio coś ciężko ma się wybić. Przecież nie mogę mówić, bo ten jeden odcinek z M-Clicka bardzo wyrąbał w górę. Bo 2407 miał zbiory marki, więc... To też nie mogę mówić, że M-Click... Czy to zależy w sumie od odcinka tak naprawdę, nie? Tutaj na Holberonie to tak zazwyczaj 150-200. 200 jest, nie? Wyświetlę. A muszę zobaczyć na ile ostatni odcinek miał z Balerona, bo nie wiem nawet. A ja muszę tu w treści już wejść, bo tego nie wyjdzie. No 165. A Baleron ostatni... Przedostatni, przepraszam, ze żniw to miał 240, a ten kolejny miał 165. Fred tam 120. No, to powiem wam, tak w sumie różnie siada, bo nieraz jest 100, a nieraz 200. No, zależy, nie? Od odcinka. Ale na M-Clicku jest chyba najbardziej... Największy wachlarz wyświetleń chyba. Różnicy w sensie. Dobra, T8 Genesis skończył. Dobra, także skończył. Ja cię jednak tutaj puszczę. Ja go jednak tutaj puszczę. Niech on sobie tutaj walczy. No i tyle, nie? Niech on sobie tutaj walczy. A ja tutaj dosieję ten kawałek i będę miał koniec odcinka. Te dwa szybkie przejazdy. No i będę wam powoli dziękował za to oglądanie odcinka już. No to nic innego ciekawego już nie będzie na tym odcinku. Ja oczywiście po odcinku tutaj zaraz zakończam robotę i zwijam. Nie no, poczekam sobie te 2 minuty, aż te dwa Big Woody skończą siać. Że wtedy jak już wejdę na save'a, to już po odcinku nie będę tyle na to siebie. Będzie wszystko git. Poczekam sobie te 2 minuty, no bo to tam te 2 minuty mi nie zbawią. A ja nie wiem, co będę robił na Lengradzie w ogóle. Muszę zobaczyć. Ale chyba siebie, no. Akurat tak wyszło, że znowu siebie. No to jest tak, że jak trafi, to wszystkie serie nagle się zrzucają.
No i dobra, zaczynamy z MFA, więc kończę z MFA. Dziękuję za odcinek. Na razie, cześć, papa.